dotarły do Limfei, by ratować gatunek magii wilków przed groźnymi, zmutowanymi grzybami. Prowadzą je dwa magii wilki, którym udało się ocaleć. Winks dotarły do serca lasu, gdzie zaatakowały je grzyby, które wyssały z nich moc i uwięziły je w roślinnych pułapkach. Jak uda im się uwolnić? Uwaga, wilk! Gdyby udało mi się dosięgnąć nasion, cofnęłabym trujące skutki działania grzybów. Nie. Nasiona. Dobrze się czujesz, Floro? Teraz już dobrze. Dzięki. Co się stało? Gdzie się podziały te zmutowane grzyby? Tekna, Stella, Laila, jesteście całe? W jednym kawałku. Ej, a gdzie Flora? Flora? Tutaj jest! Jak dobrze, że nic ci nie jest! Racja! Uratowała nas bardzo odważna czarodziejka! No cześć, Winks! Nie? Tak, dobrze by ktoś tu trochę bardziej we mnie wierzył. Uratowałaś nas, dziewczyno. Spójrzcie na te piękne kwiaty na polanie. Czy to wszystko robota orchidei? Na pewno tak. Jedno jest dziwne. Nie spotkałyśmy między grzybami żadnych czarodziejskich zwierząt. No pewnie. Przestraszyły się i uciekły. Jak te dwa magi wilki, które uciekły z lasu. Patrzcie! Wystarczyło pozbyć się grzybów i zwierzęta już wracają. Jakie one są piękne! Chcę się przejechać. Ja też chcę! Musimy porozmawiać. Złościsz się, bo nie zostałam w domu, jak kazałaś? A jak myślisz? I ryzykowałam życie, by odzyskać nasiona orchidei? Byłaś pochopna i lekkomyślna. Ale jestem z ciebie dumna. Naprawdę? Chciałam cię ochronić, ale kiedy zobaczyłam cię w akcji, wiem, że dorosłaś. Więc mogę lecieć z wami? Jeśli obiecasz być ostrożna. Oczywiście.
Jestem dojrzała. Nie jestem już małą dziewczynką. Dorosłam. Mogę się już teraz z nimi poławić? A mówiła, że jest już dojrzała. Czekajcie na mnie, ja też lecę. Szybko, kochane, leć, leć! Pierwsza! Musicie się bardziej postarać, by mnie pokonać. Gdzie się podziała Stella? Stój! Mówię ci, stój! Ale gdzie ta Stella? Idziemy dalej. Zagrożenie magii wilków samo nie zniknie, co nie? Bloom, nie mamy już nasion orchidei. Jak chcesz pokonać te grzyby? Musimy znaleźć te dwa magi wilki, które szły z nami na skraj lasu. Nie chciały wejść do lasu, ale zawiodły nas tutaj. Powinny gdzieś tu być. Ale wygląda na to, że nas wystawiły. Grzybów na pewno je spłoszył. Odeszły stąd. Magi wilki wciąż są w niebezpieczeństwie. O, to tak samo jak my. Sam się prosiłeś. Bloom, transformacja! To bez sensu, Laila. Moc Butterflixu nie potrafi zwalczyć grzybów. Patrzcie! Przyroda sama z nimi walczy. Ale ma chyba za mało siły. Już wiem, co robić. Floro, o co ci chodzi? Wejdziemy do środka lasu. A gdy już tam dojdziemy, jak chcesz zlikwidować tę grzybową grozę? Przyroda nam pomoże. A ja pomogę jej moją mocą Butterflixu. Chodźcie za mną, szybko! To już tu! Czy to tego szukałyśmy? To źródło mutacji. I źródło dzikiej magii. Korzenie drzew sięgają jeziora. I tak właśnie rozprzestrzeniają trujące zarodniki po lesie. I dlatego magi wilki uciekły. Albo je schwytano. Nie widziałyśmy tu żadnych innych zwierząt. Czuję się trochę dziwnie. Tak jak ja. Czuję, jakby ktoś lub coś nas podglądało. Idzie prosto na nas. Może on jest pod wpływem dzikiej magii.
bo próbuję coś chronić. Albo kogoś. On w jakiś sposób umie je odgonić. Dość mam tych oślizgłych, kleistych pasożytów. Winx, transformacja! Ale Bloom, przecież moc Butterflixu nie działa na grzyby. Nie bezpośrednio. Magia Winx! Butterflix! Bloom, czarodziejka smoczego płomienia! Muza, czarodziejka muzyki! Czarodziejka technologii! Flora, czarodziejka natury! Laila, czarodziejka fal! Stella, czarodziejka słonecznego blasku! Muzo, ten kamień! Widzę go, Bloom. Już uderzam. Ekstra! Grzeczny wilk. Bardzo grzeczny magi wilk. A on chce, byśmy za nim poszły. O! Nie był pod wpływem dzikiej magii. On bronił swojego stada. Prosi nas o pomoc. Spełnimy jego prośbę. Thank you.
proszę o esencję twojej mocy. Proszę, pomóż mi. Ale obiecuję, że jednocześnie ja też ci pomogę. Nas, Floro, i nie tylko nas. Kiedy go zobaczyłyśmy, myślałam, że on jest zły. Pozory potrafią mylić miele. Przypomina mi pluska. W ostatniej chwili Magiwilk zrobił niesamowity skok i zaatakował ten zły grzyb, który chciał mnie złapać. Był bardzo odważny. Ani na chwilę się nie poddał. Prawdziwy bohater. A to co? O, ale bałagan! Dobra, na nas chyba pora. Piesiu, szczeniaczku, bardzo duży szczeniaczku. Idziemy? Nie! Stój! 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 I to zjawisko wydaje się być formą magicznego zanieczyszczenia. Jak widzicie, jest jeszcze wiele do nauczenia się o tajemniczym świecie dzikiej magii. Chciałbym wam coś pokazać. Proszę, bądźcie bardzo cicho. To bardzo delikatny eksperyment. Plusk, nie! No siad! Mówię dość!
Nie rób tego znowu! Patrz, Flora buduje swój autorytet! Choć chyba wcale jej nie wychodzi. O. Podsłuchiwanie jest nieuprzejme. No wejdźcie. Wróżki, nie miałyście się opiekować Pluskiem i Amarokiem? Tak jest, profesorze. Ale jak widać, nie dają sobie rady. O! Wreszcie zakończy ten koncert! Powiedz jak, a zrobię wszystko, co chcesz. Kiedyś wreszcie przestaną, ale gorzej być nie może. A jednak cofam to. Kiedy zadzwoni dzwonek na koniec lekcji? Winks będą kontynuowały swoją misję na Ziemi w średniowieczu. Aby znaleźć zwierzę o pierwszym kolorze we wszechświecie, czarodziejki udadzą się do średniowiecznych Włoch w poszukiwaniu dziwnego kota. Muza odkryje, że dzielny minstrel Orlando zna tajemnicę chronioną przez ten magiczny gatunek.